Witaj, tu Krystian Karczyński. Chciałem Ci dzisiaj pokazać taki ciekawy paradoks, w pewnym sensie można powiedzieć. Taką sytuację, w której intuicja myli ludzi strasznie, bo jak się policzy, to jakoś tak widać, że intuicja myli. Nie? Paradoks jest bardzo znany. On na zachodzie się nazywa Monty Hall Problem. Być może spotkałeś się z nim na studiach, pan profesor ci to pokazał. Są książki, wiesz, o tej sprawie, bo jego siła jest w tym, że on jest bardzo, bardzo prosty. Każdemu właściwie można to opowiedzieć, nie trzeba tu wytaczać jakichś wielkich wzorów, jak za chwilę zobaczysz. Słuchaj, sprawa jest taka, aha, i fajne ma przełożenie na polskie realia, bo w Polsce był taki teleturniej, nie wiem, czy pamiętasz, Idź na całość, pan Zygmunt Heisler to prowadził, bardzo popularny teleturniej. No oczywiście jest to klon teleturnieju tam zachodniego, amerykańskiego bodajże. Na zachodzie też był bardzo popularny w swoich latach. Tak? Zabawa polega na tym, nie przedłużając, że tam były... wiesz co, ja tak nie pamiętam 100% dokładnie, także spokojnie, nie o to chodzi. Tam były trzy bramki do wyboru. Tak? Się wybierało trzy bramki do wyboru. No w polskim tym Idź na całość to było w jednym, była super nagroda samochód, w drugiej były jakieś tam badziewne garnki, a w trzeciej był zonk, to się nazywało zonk. To przeszło w ogóle do języka potocznego, nie? Zonk. Czy kot? Tak, jakoś tak, no, no kot w każdym, tak, kot, ja będę mówił kot, dobra? No i ten kot to się wtedy przegrywało, tak? No ale te garnki też takie, a w tym amerykańskim, w tej wersji zachodniej były dwa koty i jeden samochód jakby, nie? No ale w polskiej wersji te garki, jak ludzie wygrywali, to też takie miny mieli jakby, że kota woleli, nie? Tak wziąć. Także umówmy się, że są dwa koty i jeden samochód, tak? Tak dla uproszczenia, nie? Że niby dwa razy przegrywasz, a tylko jak samochód to się ludzie cieszyli, tak? To tylko wtedy masz wygraną. Czyli umawiamy się, zasady są takie, że za tymi bramkami są ukryte, pamiętasz ten program? Za tymi bramkami, za kotarami, tak? Oczywiście ten, kto wybiera bramki, nie widzi. Są ukryte gdzieś dwa koty i jeden samochód, tak? Jedna wygrana. I musisz wskazać bramkę, w której jest wygrana, nie? No ale oczywiście troszkę jest to bardziej skomplikowane, bo na przykład jak wybierzesz bramkę numer 1, tak, ten kto startuje w tym konkursie, bramka numer 1, tak, ja się chcę bramkę numer 1, to pan Zygmunt Heiser nie robił tak, że od razu podchodził do bramki numer 1 i pokazywał, czy wygrałeś, czy nie, tylko robił coś takiego, odkrywał którąś bramkę, albo drugą, albo trzecią, tak, powiedzmy, że odkrył trzecią i pokazywał, dobra, to w trzeciej bramce był kot, nie? Czyli teraz wiadomo, że są dwie bramki ci zostały, tak? I gdzieś jest samochód, a w jednej jest samochód, a w drugiej jest kot. No i się pytał pan Heiser, i to jest kluczowe pytanie, dochodzimy do niego, czy chcesz zmienić, tak? Czy chcesz zmienić na bramkę numer 2? Możesz zostać przy tej numer 1, to ja ci odkryję, co jest za bramką numer 1, ale czy po tym tutaj odsłonięciu, że to był kot, czy chcesz zmienić na bramkę numer 2? Tak? No i pytanie jest takie, czy zmieniać? Czy to się opłaca? Większość ludzi patrząc na ten problem, może nawet wszyscy, wiesz, powiedzieliby, że nie ma po co zmieniać, że szanse są takie same, no jednym słowem. Teraz twoja szansa nie wzrasta. Może nie, czy warto zmieniać, tylko czy zwiększy się prawdopodobieństwo wygranej, jak zmienisz. I większość ludzi mówi nie. No i ma za tym przecież dobre, takie intuicyjne powody. Mój Boże, no co się zmieniło? No są dalej dwie bramki, tak? 50-50. Albo tu jest samochód, albo tu jest samochód. Co za różnica, czy ja wybiorę bramkę numer 1, czy bramkę numer 2? I tak, albo tu jest samochód, albo tu jest samochód, tak? Więc nie ma sensu zmieniać, mogę sobie zostać przy bramce numer 1 i nadal mam szansę wygranej w tym momencie pół na pół. Co jest nieprawdą. Niespodzianka, tak? Niespodzianka. Odpowiedź tutaj jest taka, warto zmienić bramkę, co zwiększa nasze prawdopodobieństwo wygranej. Warto w tym momencie gry zmienić na bramkę numer 2. Zobacz, może ja zanim ci to pokażę, będę ci się starał pokazać przynajmniej, zaraz ci powiem, jak to jest z tym staraniem się, to zobacz, jakie to jest sprzeczne jakoś z tą intuicją, tak? Prostą. I kiedy ta gra była na zachodzie, tam była jakaś taka historia, że jakaś pani dziennikarka, zupełnie nie matematyczka,
w kolumnie w New York Timesie odpowiedziała, i to była odpowiedź na list czytelnika, i tam powiedziała, że warto zmieniać bramkę, może tam trochę argumentacja nie była taka dobra, ale znaczy nie była taka do końca szczegółowa, dlaczego warto zmieniać bramkę, ale argumentacja była poprawna, o to chciałem powiedzieć, tak, czyli napisała prawdę, że warto zmieniać bramkę. Spotkało się to z wielką, pamiętaj, że ten program był bardzo popularny w Stanach, tak? I spotkało się to z wielką kontrowersją, tak? Ludzie pisali setki listów do New York Timesa, wyzywając wręcz tą dziennikarkę, tak? Bierząc, że jest głupia. Ludzie z tytułem profesora nawet pisali, tak, że ta pani się nie zna zupełnie, że prawdopodobieństwo się nie zwiększa po zmianie, nie? Trochę dziwne, prawda? No bo przecież wystarczy policzyć. No to co, liczymy, tak? My jesteśmy matematycy, liczymy. Sprawdzimy, czy się prawdopodobieństwo zwiększa po tej zmianie, czy nie zwiększa. Jak to zrobić w ogóle? Czy warto zmienić na bramkę numer 2? Tak. Znaczy tak, jeszcze ja będę raz ci pokazywał obliczenia, a raz tak mówił, tak ześlizgiwał się w stronę intuicji. Tutaj tak, są dwie informacje. Jedna jest dosyć, na którą ludzie zwracają oczywiście uwagę, taka, że kot jest w bramce numer 3, ale też jest druga informacja, że otworzono bramkę numer 3. Tak? Jest to druga cenna informacja. Zaraz zobaczysz, o co chodzi. Rozpiszmy to sobie drzewkiem, tak? Tak jak tu pokazywałem w tym moim kursie prawdopodobieństwa. Można zrobić drzewko takie do tego. Przeanalizuj to dokładnie. To jest drzewko z prawdopodobieństwami. Na początku wybieramy bramkę numer 1 w naszej zabawie. Tak, no oczywiście to mogła być dowolna bramka, no rozumiem, że to jak pokażemy na bramce numer 1, to pokażemy ogólnie, że warto zmieniać. Na początku wybieramy bramkę numer 1. Samochód na samym, to tutaj nie ma jakichś wałków, że tam przesuwałem samochód między bramkami, jak się ludzie śmiali, nie? Na samym początku już gdzieś stoi samochód, tak, to jest jasne. No i na samym początku samochód stoi w bramce numer 1, albo w bramce numer 2, albo w bramce numer 3, zgoda. Tak? 1/3 ma szans, no oczywiście równe prawdopodobieństwo, że będzie w każdej bramce. 1/3 ma szans, że stoi w bramce numer 1 i 1/3, że w bramce numer 2, 1/3, że w bramce numer 3. Tak? I teraz tak, jako drugie jakby rozgałęzienie, zwróć uwagę coś takiego, przeanalizujmy tą możliwość. Te trzy możliwości. Jeżeli samochód jest w bramce numer 1, tak? Czyli wybraliśmy bramkę numer 1 i tam jest samochód. To pan Zygmunt Heiser ma szansę otworzyć albo bramkę numer 2, albo bramkę numer 3. Zgoda? Bo tam są dwa koty. Otwiera je z równym prawdopodobieństwem, tak? Co i tak jest takim założeniem gdzieś tu ukrytym, tak? Że jak w bramce numer 1 jest samochód, to z równym prawdopodobieństwem może otworzyć bramkę numer 2 albo bramkę numer 3. Dlatego tu dałem prawdopodobieństwa jedna, druga. Zgoda? Teraz tak, jeżeli była inna możliwość, jeżeli samochód jest w bramce numer 2, tak? My wybraliśmy bramkę numer 3. Tu jest samochód. My wybraliśmy bramkę numer 1. Tu jest samochód, czyli tu i tu są koty, tak? W 1 i 3. I wtedy pan Zygmunt Heiser, zobacz, to jest ważne, tylko i wyłącznie może otworzyć bramkę numer 3. Tak? No bo jedynki nie otworzy, bo jedynką, rozumiesz, jak ta zabawa przebiega. Jeżeli tu jest samochód, to on tylko i wyłącznie musiał otworzyć bramkę numer 3. Prawdopodobieństwo tego, że otworzy bramkę numer 3, jest 1 i nie ma innych rozgałęzień. Jeżeli samochód był w bramce numer 3, myśmy wybrali, przypominam, bramkę numer 1 na początku, to on tylko i wyłącznie mógł otworzyć z kotem bramkę numer 2. Tak? Takie tu są rozgałęzienia. No oczywiście myśmy już sobie założyli, że on na przykład otworzył bramkę numer 3 i tam się okazało, że jest kot. Tak? Czyli nasze prawdopodobieństwo robi się prawdopodobieństwem jakby warunkowym. To zacieśnianie przestrzeni, co ci pokazywałem w kursie prawdopodobieństwa. Zobacz, gdzie my teraz jesteśmy na tym drzewie? On otworzył już bramkę numer 3, tak? Zrealizowało się, otworzył bramkę numer 3. Co trzeba zrobić? No jak otworzył bramkę numer 3, to na pewno nie zaszło, że otworzył bramkę numer 2, tak? Takiej możliwości nie ma tutaj, wykreślam to, tak? I takiej możliwości nie ma, że otworzył bramkę numer 2 i samochód był w bramce numer 1. Co nam zostało? To i to, tak? Jakie jest większe prawdopodobieństwo? Zobacz, żeby to się zrealizowało, że samochód był w bramce numer 1 i otwarto bramkę 3, to musiało zajść to, 1/3 prawdopodobieństwo i zajść to, 1/2. Nie? Oczywiście to nie jest takie proste, że to jest 1/3 razy 1/2, bo tam pamiętasz, że z ciśnieniem tej przestrzeni się wiązało inne zmiana prawdopodobieństw, ale już jakoś tak wyczuwamy, że 1/3 razy 1/2, 1/6 jakby, nie? Chociaż to nie będzie jeszcze to, ale te prawdopodobieństwo jest mniejsze od realizacji tego prawdopodobieństwa, bo tu jest 1/3 razy 1.
tak? Czyli te prawdopodobieństwo wychodzi jest dwa razy większe, czyli jest dwa razy większa szansa, że samochód jest w bramce numer 2, czyli powinien je zmienić, tak? Policzmy, to tak na tym drzewku był taki wstęp, policzmy to jeszcze bardziej ściśle, normalnie, matematycznie wzorami. Jakie jest prawdopodobieństwo wygranej przy zmianie bramki pod warunkiem, że otworzono bramkę numer 3? Tak, liczymy. Właściwie wprost można dane odczytywać z drzewka. Pamiętamy wzór na prawdopodobieństwo warunkowe. To jest prawdopodobieństwo zajścia jednoczesnego tego i tego przez prawdopodobieństwo zajścia tego, tak, tego drugiego. No i prawdopodobieństwo tego, że otworzono bramkę numer 3, można odczytać z tego drzewka. To trzeba podsumować te wszystkie gałązki. 1/3 razy 1/2, tak? Czyli, że był samochód w bramce numer 1. Dodać 1/3 razy 1, że był w bramce numer 2. To jest prawdopodobieństwo ogólne tego, że pan Zygmunt Heiser otworzy bramkę numer 3, tak? A tu na górze wpisuję prawdopodobieństwo tego, że wygrałem, zmieniając bramkę i że otworzono bramkę numer 3. Czyli wygrałem zmieniając bramkę, czyli samochód musiał być w bramce numer 2, tak? I otworzono bramkę 3, czyli mnożę tutaj, mnożę te prawdopodobieństwo razy to, 1/3 razy 1, tak? I będę miał coś takiego. Prawdopodobieństwo, że był... Że wygrałem przy zmianie bramki, tak? I rachując to, wychodzę, że te prawdopodobieństwo wygranej przy zmianie bramki pod warunkiem, że otworzono bramkę numer 3, tak? Jest 2/3. A prawdopodobieństwo wygranej bez zmiany bramki pod warunkiem, że otworzono bramkę numer 3? Prawdopodobieństwo tego, że otworzono bramkę numer 3 się nie zmienia, czyli bo musiało się albo to zrealizować, czyli mnożę to razy to, dodać to razy to. A że wygrałem bez zmiany bramki, czyli że był w bramce numer 1, mnożę 1/3 razy 1/2, tak? Czyli 1/6 przez 3/6, czyli 1/3. Czyli prawdopodobieństwo tego, że wygram zmieniając bramkę jest 2/3, a prawdopodobieństwo, że wygram nie zmieniając bramki jest 1/3. Opłaca się zmienić i są na to niezbite dowody, tak? Już zobacz, analizując te gałązki, nie? Tutaj, w tym momencie. Nie wchodząc nawet we wzory, wiesz, bo to tutaj ja korzystałem ze wzoru na prawdopodobieństwo warunkowe, to trzeba mieć matematyczne do tego tutaj już podejście, tak? Umieć te drzewko rozpracować, to może nie każdy załapał i nie każdego może to tak specjalnie interesuje, nie? Tu polecam mój kurs prawdopodobieństwa do tego. Ale już analizując te gałązki, nie? Widać, że opłaca się zmienić bramkę, bo wykreślając te prawdopodobieństwa otwarto bramkę numer 2, widać, że te prawdopodobieństwa realizacji że tego, że samochód jest w bramce numer 2 jest większe niż tego, że jest w bramce numer 1. Albo jakieś inne sposoby, tak? Zobacz, jakoś bardziej intuicyjnie jeszcze do tego podejść. W ogóle nic nie rozrysowując drzewek, tylko na samym tym. Zobacz, na samym początku, gdzieś jest samochód, ty strzelasz w bramce numer 1. Jaka jest szansa na to, że trafiłeś, że jest w bramce numer 1? 1/3, tak? 1/3, na samym początku. A jaka jest szansa na to, że nie trafiłeś i samochód jest gdzie indziej? 2/3. Szansa twojego sukcesu przy bramce numer jest 1/3, a że jest gdzie indziej jest 2/3, tak? Teraz tutaj się coś się dzieje, czary mary, i nadal szansa tego, że trafiłeś jest 1/3, a tego, że nie trafiłeś jest 2/3, tak? Tylko że wiesz już, że tu jest kod. Czyli ten samochód z szansą 2/3 musi być tutaj, nie? Rozumiesz? Przemawia to jakoś do ciebie tak bardziej intuicyjnie? Nie? Mnie to dziwi, że ci ludzie tak protestowali, ludzie z tytułem profesora też pisali listy w tej sprawie, no bo zobacz, no dobra, nawet okej, pomińmy matematykę, dobra, powiedzmy, że ktoś nie rozumie w ogóle tych wzorów, nie interesuje go to, no to przecież może się sam pobawić, tak? 3 kubeczki sobie daje, miesza, tak? Jakiegoś tam wymyśla sobie, co jest kotem, co jest samochodem, zmienia, tak? I jak sobie przeprowadzi takich 100 prób, na przykład sam dla siebie na biurku, no to już powinien mieć jakieś podejście, że jednak się opłaca zmieniać. Albo co tam można? No jak ktoś jest programistą, może sobie napisać algorytm dosyć prosty, nie? I przetestować to, komputer mu to zrobi 100 milionów prób bez problemu w 5 sekund, nie? I sobie zobaczy te prawdopodobieństwa, nawet bez liczenia. No i tyle. Dzięki. Ciekawe, prawda?